No hej, witam Was wszystkich w nowym roku. Dzisiaj spotykamy się po to, abyśmy mogli bardziej przyjrzeć się, w jaki sposób moglibyśmy w sposób ręczny wykorzystać metodologię Surefire oraz Zone Recovery. No i do tego wykorzystam sobie oprogramowanie Forex Tester i na tym będę chciał właśnie zaprezentować, co moglibyśmy zrobić właśnie tą metodologią na wykresie. Może zanim przejdziemy do całej klikologii, ja może coś tam narysuję i pokażę tak dla przypomnienia, na czym w ogóle to wszystko będzie polegać. A zatem tu sobie, tu jest jedna linia, powiedzmy to będzie jeden poziom, tak? Tu będzie drugi poziom, tak? I to są dwa poziomy ceny, tak? Załóżmy, że my otwieramy transakcję na tym poziomie, tak? I na buy i ona nam idzie do góry. Gdzieś tutaj mamy, powiedzmy, TP, tak? I załóżmy, że cena nie dojdzie nam do tego TP, tylko zawróci, tak? Cofnie się jakiś dystans. Załóżmy, że jest to dystans, nie wiem, 10 pipsów, tak? Po przekroczeniu tego dystansu otwieramy transakcję przeciwstawną, tak? Do tej pozycji, która ma ten sam take profit. Załóżmy, że ten TP jest tutaj po przekroczeniu, tak, przykładowo 15 pipsów, tak? Tu mamy 15, tutaj mamy 15, tak samo, tak? I tutaj mamy tak samo TP. Tak, TP. Tak? Jeżeli jednak coś się stanie, cena nie dotrze do tego TP, tylko znowu się cofnie, tak? To otwieramy tu kolejną transakcję przeciwstawną, tak? I oczekujemy, że nam znowu wybije tutaj w tym miejscu TP, tak? Na tym samym poziomie. Jeżeli by znowu cena niestety nie dotarła do tego TP, bo wpadła w konsolidację, i znowu się cofła, tak? No to wtedy oczekujemy, aż nam dotrze do tego TP, tak? I ponownie ta sama sytuacja. Jeżeli się tu nie uda, tak? Znowu cena się cofnie, tak? I znowu idzie do góry, tak? To znowu oczekujemy, że tutaj będzie TP, tak? Ja sobie to tutaj dopiszemy. I teraz tak. Co jest istotne? Bardzo ważne jest, że ta pierwsza transakcja jest to transakcja inicjacyjna i ona zawsze jest otwierana jednym mikrolotem, ewentualnie jeżeli kogoś stać, jednym minilotem. No i załóżmy, ja dla uproszczenia tak napiszę sobie to, że to jest jednym minilotem, tak? Jeden minilot, tak? Jeżeli nam nie dojdzie do tego TP i tu się cofnie, to ta transakcja już otwierana jest dwoma minilotami. To jest bardzo ważne, żeby tutaj była różnica wolumenów, bo w tym momencie ta transakcja, jak ona tutaj nie zarobi, to ona tutaj traci. W przypadku na przykład zony recovery, kiedy my nie stawiamy stop lossa, tylko te wszystkie transakcje są w grze, to ona tutaj traci w tym momencie, natomiast ta nam zaczyna odrabiać tą transakcję i jeszcze zarabiać. Tak, to musimy o tym pamiętać. Jeżeli znowu się cena cofnie, tak, tutaj wyżej, to otwieramy kolejnym tutaj razy 4, tak, czyli według mnożnika martingału razy 2, czyli pomnażamy razy 2 każdą kolejną transakcje, tak? My sobie tutaj damy, że to jest razy 2, tak? Jeżeli to nam się cofnie, tak, znowu cena, to tą transakcję tu otwieramy razy 8, tak? Jeżeli nam znowu się cofnie, to tą transakcję otwieramy, to będzie 16. I teraz zobaczcie, jeżeli na przykład te trzy transakcje są tutaj, idą nam w górę, bo one w zone recovery, tak? Musicie wiedzieć, że w metodologii zone recovery te wszystkie transakcje są w grze. Tutaj nie ma stop lossa. Czyli jeżeli ta transakcja traci, bo się cena cofnie, otwiera jest przeciwstawna z wyższym wolumenem i ona odrabia tą stratną i jeszcze zarabia. I ponownie jest z powrotem. Tylko teraz zobaczcie, jeżeli tu cena się cofnie, to ta transakcja dalej jest w grze i ona dalej zarabia. Tak, plus ta zarabia. Czyli w tym momencie my tutaj zarabia 5 minilotów, a tracą 2 mililoty. Czyli przewaga jest po tej stronie. Jeżeli cena się niestety znowu cofnie, to tracimy 5 minilotami, a zarabiamy 8,2 10 minilotami. I znowu ta przewaga przewala się na tą stronę. Jeżeli jednak cena się cofnie i otworzy tu się 0,16, to znowu przewaga się przewala na tą stronę, tak? Jeżeli by cena się znowu tutaj cofnęła, tak? I znowu byśmy otworzyli tu kolejną transakcję razy 2 to, czyli 0,32, to znowu widzimy, że przewaga się przewala na tą, tak? Bo tutaj na przykład traci nam 5
5.21. Tutaj, jeżeli podsumujemy te wszystkie w takiej konfiguracji, jak mamy teraz, to tutaj traci nam ile? 21 minilotów, a zarabia nam ile? 42 miniloty, tak? Czyli widzimy, że za każdym razem, jakby cena nie poszła, to ta przewaga się nam przewala albo na buy, albo na sell. Natomiast co jest ciekawe, jeżeli wykorzystamy sobie na przykład metodologię nie zone recovery, tak, tylko surefire, tak, surefire, to w tym momencie tutaj stawiamy stop lossa, tak, czyli w tym momencie, gdzie otwieramy drugą transakcję, stawiamy stop lossa dla tej pierwszej, tak. I tym właśnie różni się zone recovery od surefire, tak. I o tym my musimy wiedzieć. I na grupie dostępny jest automat, tak, z którego możecie skorzystać. Jest to też półautomat, z tym, że no, dzięki temu automatowi i półautomatowi będziemy grać w ten sposób, że zawsze musimy sobie ustalić jakieś stałe wartości, tak. Tutaj musicie zwrócić uwagę, żeby ta przestrzeń, tak, bo to jest ta przestrzeń taka, tutaj będziecie tracić, to jest taka zona, gdzie tutaj będziecie tracić w tym. I ona najlepiej jakby ona była jakby węższa niż ta tutaj w kierunku TP. Ta w kierunku TP może być na przykład, jeżeli chcemy grać przykładowo RR, tak, to powinna być co najmniej półtora raza większa, tak? Co najmniej powinna być. Oczywiście to nie jest jakby obligatoryjne, bo wy sobie możecie, nie wiem, znaleźć jakieś takie ustawienia, tylko wy musicie wiedzieć, że te ustawienia muszą być dostosowane też do zmienności rynku, tak, do tych wahań, tak, bo jak wiecie, że wahania rynku to jest wszystko wpis, to jest DNA rynku, tak, to jest jego jakby natura i on będzie tak góra, dół chodzić, no i te wartości tutaj muszą być do niego dostosowane. Może się okazać, że z czasem te wartości, na przykład zmienność rynku się zmieni i trzeba będzie je zmienić i dostosować się do rynku. Natomiast co moglibyśmy zrobić, abyśmy jakby mogli ręcznie, tak, żeby wykorzystać tą samą metodologię, natomiast wchodzić na rynek, ale rynkowo, w zależności od tego, jakie są te właśnie wahania. Tak, i o tym sobie właśnie zaraz powiemy. Ja to może sobie usunę wszystko. No okej, okay. Skoro wiemy już, jak wygląda metodologia tej strategii, tak, i czym się różni Surefire od Zone Recovery, będziemy mogli skupić się tutaj bardziej na zawieraniu ręcznym naszych transakcji. Co musimy tutaj wiedzieć? Otóż musimy zrozumieć, że możemy korzystać z każdej dowolnej strategii, tak? Czy nie musimy rezygnować z naszych przyzwyczajeń. Jeżeli ktoś na przykład lubi Ichimoku, może korzystać z Ichimoku. Jeżeli ktoś lubi grę na przecięcie średnich kroczących, może grać średnimi kroczącymi. Jeżeli ktoś lubi, nie wiem, RSI, może wykorzystywać RSI i tak dalej. To naprawdę nie ma żadnego znaczenia, ponieważ te wszystkie wskaźniki, te wszystkie systemy i strategie służą nam jedynie do wygenerowania sygnału, tak? I do wygenerowania sygnału dla naszej pierwszej transakcji inicjacyjnej. My może sobie tutaj, nie wiem, wrzucimy na wykres jakiś przykładowy wskaźnik. Niech to będzie oscylator na przykład stochastyczny. Jakieś takie przykładowe ustawienia 10.5.5, tak, ja zobaczę sobie na poziomy. Będę musiał zmienić sobie kolor tych poziomów z tego względu, żeby one były lepiej widoczne. Może nie za bardzo takie świecące, tak? Mogą takie niech będą. A zatem wrzucę sobie ten stochastyk na wykres. No i mamy teraz. I powiedzmy sobie, co jeszcze będzie mi tu potrzebne. Aha, jeszcze wrzucę sobie siatkę, tak? Siatkę, żebym wiedział sobie na przykład, w jakich odległościach mógłbym zawierać te transakcje. To ja sobie przejdę do ustawień wykresu. Zaraz zobaczymy sobie tutaj. Użyj stałej siatki. Niech to będzie 300 punktów. 300 punktów na parze EURUSD to jest 30 pipsów. Także powiedzmy, będziemy sobie stawiać, nie wiem, TP w odległości powiedzmy 60 pipsów. Zobaczymy, jak nam to wszystko się ułoży. Ja może dam jakiś taki kolor tej siatki, żeby on nam też za bardzo nie kolał w oczy. Zobaczymy, czy... No jest całkiem przyzwoicie, także ja widzę te poziomy, także wszystko ok. Czyli tak,
Sygnałem będzie na przykład przecięcie się tych tutaj szybkiej i wolnej, tak, tej linii stochastika w strefie wyprzedania i w strefie wykupienia. W obecnej chwili widzimy, że jesteśmy w strefie wyprzedania, czyli jeżeli ta czerwona linia przetnie, tak, to jest ta szybsza linia, przetnie do góry tą wolniejszą, będzie to sygnał dla nas do kupna. No i zobaczymy, teraz zaczniemy klikać, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Tu widzimy, pojawił się sygnał, tak, na kupno, a zatem tutaj widzę, tutaj mam pierwszy okrągły poziom, na tym poziomie złożę sobie zlecenie, będzie to kupowanie, tak, zlecenie te złożę, tak, dla uproszczenia, tak, jednym mini lotem i teraz ustawię sobie take profit. Tak jak wtedy mówiliśmy, że ta siatka, tak, ona ma 300 punktów, czyli 30 pipsów, czyli 2 razy 30 pipsów ustawię sobie take profit i składam to zlecenie i poczekamy, aż nam się aktywuje. Przewiniemy sobie kawałek. Widzimy, że to zlecenie nam się aktywowało i dopiero w momencie złożenia tego zlecenia stawiamy transakcję przeciwstawną. Tą transakcję przeciwstawną ja chcę postawić właśnie w odległości tej jednej kratki, czyli to będzie jakby ten odstęp, tak, on będzie 30 pipsów, inaczej 300 punktów. Złożę tu zlecenie, tak, i to będzie już z wolumenem według mnożnika razy 2, czyli będzie to 2 mini loty. I tak samo tutaj będzie take profit, dwie te kratki, tak, czyli 60 pipsów. Składam zlecenie i tak to właśnie wygląda, tak, w oparciu właśnie o ten sygnał tutaj płynący ze stochastika. Zobaczymy, co się będzie działo dalej, jak się rozwinie sytuacja. Będę tak stopniowo przewijał. Widzimy, że aktywowało nam tutaj to zlecenie, tak, przeciwstawne. W chwili właśnie, w której nam się to przeciwstawne, musimy otworzyć kolejne zlecenie przeciwstawne na tym samym poziomie, na którym było otwarte zlecenie pierwsze. Musimy, czyli patrzcie, to co żeśmy wcześniej mówili odnośnie metodologii, jeżeli otworzyła się pierwsza transakcja według tego sygnału ze stochastika, w tym momencie rozpoczyna się tak zwany cykl transakcyjny, tak, dopóki nie wybije nam TP i ten cykl transakcyjny on może trwać z wielu zleceń, to nie musi być to pierwsze zlecenie. Jeżeli pierwsze zlecenie spowoduje, że wybije nam TP, to cykl transakcyjny kończy się na pierwszym zleceniu, tak, jeżeli okaże się, że tu już mamy jedno zlecenie, drugie zlecenie, to w tym momencie ten nasz cykl transakcyjny trwa już, składa się z dwóch zleceń, tak, i w tym momencie ja składam kolejne zlecenie oczekujące na tym samym poziomie, co zlecenie pierwsze, zgodnie z kluczem martyngałowym razy 2, czyli w tym momencie będzie to wolumen 0,4, tak, i take profit na tym samym tutaj poziomie, tak, co zlecenie pierwsze, czyli to jest 60 pipsów, składam to zlecenie, no i sobie dalej idziemy. Oczywiście tu już nie patrzymy na tego stochastika, nas tylko interesowało wyzwolenie tej pierwszej transakcji inicjacyjnej za pomocą właśnie naszej analizy, tak, ewentualnie właśnie analizy wskaźnikowej. No i teraz przyglądamy się, co się dzieje. Widzimy, że tamto zlecenie, które żeśmy postawili, te trzecie, nie zostało aktywowane. Cena zmierza w kierunku do naszego TP, a zatem działają w tym momencie zlecenie pierwsze i zlecenie drugie. Zobaczymy, czy cena dojdzie, co się wydarzy. Na razie przewaga jest na sell. To, że przewaga jest po stronie sell, nie znaczy, że tutaj jeszcze będziemy jakby w plusie. Wolumenowo, tak? Wolumenowo przewaga jest jak w tym momencie na sprzedaż. Jeszcze nie wiadomo, co cena może zrobić. Może się, o widzicie, aktywowało nam to zlecenie i w tym momencie wszystkie zlecenia musimy zamknąć, jakie są, tak aby one nie były w grze, żeby nam gdzieś tam przypadkowo nie aktywowało te zlecenia. Ja sobie te zlecenie oczekujące usunę, tak, otwartą pozycję, która jest na stracie, również będę usuwał, tylko teraz tak, tu jest jedna taka rzecz, może ja się cofnę z tym, bo my musimy sobie też zdać sprawę z tego faktu, że powinniśmy w t-
w tym miejscu, tak? Czyli jeżeli tu mam, jeżeli tutaj mieliśmy otwarte zlecenie, czyli dwie kratki w tym samym miejscu, w którym jest wybite to zlecenie, tak? TP, musimy usunąć te wszystkie zlecenia. Oczywiście ręcznie nie jest to możliwe, żeby to zrobić od razu, tak? Ale jeżeli na przykład tu nam wybija i to jeżeli jest to też odpowiedni spread, bo może się okazać, że to może być różnica spreadu, tak? I to zlecenie nam przejdzie, to powiedzmy na kolejnej świeczce, tak? Zamykamy w ogóle wszystkie zlecenia oczekujące i wszystkie, które są w grze przeciwne. Ja je teraz też zamknę. Tak, i dopiero wtedy możemy sprawdzić na nasz zysk, czy żeśmy zarobili. Jak widzimy, zaczęliśmy z 1000 dolarów, w tym momencie mamy 1018 dolarów, także cały ten cykl transakcyjny zakończyliśmy zyskiem. I teraz sobie poczekamy na kolejny sygnał, który popłynie ze Stochastika. Widzimy, znowu mamy sygnał na buy, tak? I teraz jest taka sytuacja, ponieważ ta cena jest pomiędzy tymi, tutaj pomiędzy... jakby pomiędzy tymi poziomami, tak, siatki. No i tutaj możemy już podjąć decyzję, czy chcemy otworzyć pierwsze zlecenie inicjacyjne. To będzie zlecenie oczekujące na wyższym poziomie, czy na niższym poziomie. Ja tak z reguły w zasadzie otwieram na niższym poziomie, także zrobimy kupowanie, tak. I to będzie znowu, zaczynamy każdy kolejny cykl transakcyjny, zaczynamy od samego początku, czyli od tej najmniejszej wartości. W tym przypadku mamy jednego minilota. Take profit sobie ustawię dwie kratki, tak, czyli 60 pipsów i daję złóż zlecenie. Tak. Widzimy, że to zlecenie nam się aktywowało. W takim razie znowu składamy sobie przeciwne zlecenie już w odległości jednej kratki, czyli 30 pipsów. I to będzie dwa mini loty i TP musimy sobie ustalić w TP, zaraz ja sobie to poprawię, tak, i TP będą dwie kratki, tak. Dobra, mamy teraz złożone zlecenia i zobaczymy, co się będzie działo dalej, tak. Jak na razie widzimy, że pierwsze zlecenie nam zaczyna działać, bo cena zmierza w kierunku TP. Niestety zabrakło troszeczkę. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. No widzimy, że nam nie chce aktywować, najwyraźniej kwestia spreadu. Też tak może być, taka sytuacja. No i w końcu nam aktywowało to zlecenie, wybiło, tak? I w tym momencie na tej świeczce musimy pamiętać, że musimy skasować wszystkie zlecenia, jakie mamy. Zamknij, ja sobie zamknę wszystkie zlecenia. Także możemy znowu teraz przejść i zobaczyć na nasze, jaki mamy zysk. Widzimy, że mamy 1077,50. No i w ten sposób właśnie będziemy grać właśnie ręcznie. Jest to możliwe, nie jest to jakieś takie bardziej skomplikowane. Ja to akurat pokazuję na interwale 15-minutowym, ale jeżeli ktoś na przykład podejmie się takiej gry właśnie na interwale jednogodzinnym, to bez problemu może otwierać te transakcje. No myślę, że teraz już będziemy lepiej rozumieć i wiedzieć, w jaki sposób możemy w sposób ręczny zawierać transakcje w oparciu o tą metodologię. Natomiast no, chciałbym zwrócić Waszą uwagę na to, abyście nie kładli zbyt dużego lota na pierwszą transakcję, czyli na transakcję inicjacyjną, ponieważ jak wiadomo, trader nie zarabia w pojedynczym zagraniu, natomiast zarabia w całej serii transakcji. Także jeżeli nawet otworzycie transakcję inicjacyjną i ona dotrze do waszego TP, to zarobicie, ale będzie to mniejsza kwota. Natomiast jeżeli rozpocznie się jakiś dłuższy cykl transakcyjny, to ten wolumen zostanie jakby skumulowany i wtedy w tym momencie potrzebujecie większego depozytu po to, żebyście mogli również więcej zarobić. Także
no nie ma nic za darmo, tak? Czyli tu są w pewnym sensie musimy mniej położyć na pierwszą transakcję inicjacyjną po to, żeby średnio później to wyprowadzić nasz zysk na jakimś przyzwoitym poziomie. A zatem no, będziemy już kończyć, tak? Będę się z Wami żegnał. Także osoby, które jeszcze nie należą do naszej grupy Zakazane Strategie, serdecznie zapraszam. Znajdziecie tam mnóstwo materiału ciekawego dotyczącego gridu, dotyczącego hedgingu, a także możecie pobrać sobie automat właśnie do zawierania transakcji tą strategią. Można ten automat wykorzystać w sposób poautomatyczny, także można grać ręcznie, czyli w tej sytuacji składacie tylko według własnego uznania pierwszą transakcję inicjacyjną, natomiast całą resztę roboty wykonuje za Was automat. Ewentualnie, jeżeli chcecie, możecie sobie go ustawić i będzie on sobie grał cały czas bez Waszego udziału. Wszystko zależy od tego, na co się zdecydujecie. A zatem trzymajcie się, cześć!